Paulina Budzik, witam i zapraszam na wiadomości z tygodnia. 22 września w Tarnowie spektaklem Kolacja dla Głupca zainaugurowano 27. edycję festiwalu Comeditalia, czyli wyjątkowych spotkań z kulturą. Wydarzenie potrwa do 1 października. Szczegółowy program znajdziecie na stronie Tarnowskiego Teatru. Podczas posiedzenia Rady Gospodarczej w Tarnowie odbyło się spotkanie autorskie z profesorem Grzegorzem Kołodko, autorem książki Wojna i pokój. Światowej sławy uczonym, najczęściej na świecie cytowanym polskim ekonomistą, politykiem gospodarczym, popularyzatorem wiedzy, wielbicielem natury i kultury oraz maratończykiem. W drugiej części posiedzenia prezydent Tarnowa Roman Ciepiela nadał Januszowi Wiśniewskiemu tytuł ambasadora Tarnowa. Ten honorowy tytuł przyznawany jest wybitnym postaciom, które, jak podkreślił w akcie nadania prezydent Tarnowa, swoją działalnością zawodową uzyskały uznanie i światowy rozgłos, stając się dla Tarnowian powodem do dumy i satysfakcji, gdyż wywodzą się z naszego miasta i współtworzą jego historię. Drugie liceum ogólnokształcące w Tarnowie świętowało 10 lat międzynarodowej matury. To wspólna satysfakcja i sukces nauczycieli i uczniów. Z tej okazji przygotowano piękną uroczystość pokazującą edukację na wysokim poziomie. O wielkim sukcesie może mówić chór Pueri Cantores Tarnowienses. Chłopcy i panowie wyśpiewali złote dyplomy na 12. Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Wspaniałe wieści dotarły do Tarnowa z dalekiego Wuyang, gdzie odbyła się ostatnia tegoroczna edycja Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. Zawodniczka Natalia Kałucka zajęła w nim drugie miejsce, ustępując jedynie reprezentantce gospodarzy Hinze Lian Deng. Puchar Świata został zatem w rodzinie, gdyż rok temu z jego wygrania cieszyła się jej siostra Aleksandra. Ostatni zawodnik reprezentujący Polskę, Marcin Dzieński, mimo bardzo szybkich biegów zajął ostatecznie 22 miejsce. Od kilku lat 16. Liceum imienia Armii Krajowej jest dla swoich uczniów organizatorem rajdu na Jamnejskie Wzgórze, by oddać hołd poległym tam partyzantom batalionu Barbara Armii Krajowej. To właśnie w tym miejscu odbywa się coroczna Droga Krzyżowa na Wzgórze 530 oraz uroczystości patriotyczne w Dolinie Śmierci, których organizatorem i propagatorem był świętej pamięci pułkownik Jerzy Partkiewicz. 4 rajdowe dni to nie tylko lekcja historii, wspomnienia, wspaniałe spotkania na wędrowniczym szlaku, ale jest to także integracja i poznanie pięknego regionu tarnowskiego. W uroczystościach na Jamnej biorą również udział uczniowie szkoły podstawowej z Pawełzowa, harcerze z Tarnowa i Żabna, a także Pleśnej. Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie świętował 30-lecie istnienia. Z tej okazji w holu głównym szpitala została odsłonięta tablica pamiątkowa, natomiast w Centrum Sztuki Mościce odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono ordery i odznaczenia państwowe, odznaki honorowe ministra zdrowia i województwa małopolskiego, statuetki Świętego Łukasza oraz medale Szpitala Świętego Łukasza. Patronat honorowy nad jubileuszem objął marszałek Witold Kozłowski. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Szkoła Szczepanika ogłosili akcję pod tytułem Worki Sztuki. To wielka kampania, której celem jest edukacja ekologiczna, a zarazem ograniczenie korzystania z plastikowych worków, które niekorzystnie wpływają na środowisko. Wcześniej firanki zostaną wyprane przez partnera akcji, pralnię ekologiczną PERS. Kampania Worki Sztuki to jest zamysł Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Szkoły Szczepanika. Wielu z nas zastanawia się, dlaczego MPEC. Spółka to nie tylko zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, ciepło dla mieszkańców Tarnowa. W ramach tej akcji uczniowie Szkoły Szczepanika uszyją dla mieszkańców Tarnowa minimum 1330 ekoworeczków na warzywa i owoce. Te woreczki zostaną rozdane następnie mieszkańcom miasta wiosną przyszłego roku, w kolejną rocznicę urodzin Tarnowa, a więc 7 marca 2024 roku. Fajnie jakby dać nowe życie tym firankom. Fajny pomysł, fajnie wykorzystać to potem i pomóc ogólnie światu. Cieszę się bardzo, tak jak wspomniałem, na konferencji jesteśmy szkołą, zawsze byliśmy, jesteśmy i kreatywną.
ekologiczny projekt daje też możliwość kreatywności. Bardzo się cieszymy na ten projekt. Każdy tak naprawdę może wspomóc akcję i stać się jej współtwórcą. Zrób porządek w szafie i podziel się niepotrzebnymi Tobie firankami, a z pewnością dzięki akcji dostaną one drugie życie. O terminach zbiórki będziemy informować. Mszą świętą w Bazylice Katedralnej rozpoczęły się tarnowskie obchody 84. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Święto to było również okazją do wręczenia odznaczeń państwowych oraz ślubowania uczniów klas pierwszych 16. Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie. W uroczystości uczestniczyli m.in. parlamentarzyści, władze samorządowe województwa i Tarnowa, przedstawiciele służb mundurowych, poczty sztandarowe, rodzice i młodzież szkolna. Na wniosek szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wybitne zasługi w działalności społecznej i patriotycznej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została Elżbieta Zięba. Brązowym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności społecznej uhonorowany został natomiast na wniosek wojewody małopolskiego Piotr Budzyń. Uroczystość zakończono pod grobem nieznanego żołnierza, gdzie złożono wiązanki kwiatów i znicze pamięci. Bardzo smutna informacja dotarła do nas początkiem tego tygodnia o śmierci Doroty Juchy, dziennikarki tygodnika Temi, gdzie pracowała przez 22 lata. W piątek odbyła się ceremonia pogrzebowa. Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia. A teraz czas na weekendową polecajkę. W niedzielę w Janowickim Sadzie odbędą się dni otwarte i samozbiory. Co to dokładnie oznacza? Szanowni Państwo, ponieważ wiem od sąsiadów bliższych i dalszych, że ten rok specjalnie nie jest łaskawy, jeśli chodzi o owoce i dzikie sady zupełnie nie zaowocowały, u mnie szczęśliwie udało się, że owoce są, także serdecznie zapraszam na dni otwarte i samozbiory już w najbliższą niedzielę, 1 października, a jeśli komuś ten termin nie odpowiada, myślę, że powtórzymy to w sobotę za 2 tygodnie, to jest 7 października, od godziny 14, tak w niedzielę, jak i w sobotę. Myślę, że to będzie taka dość odpowiednia pora. Będzie można zabrać ze sobą coś na grilla, udostępnię miejsce grillowe, jeśli ktoś chciałby posiedzieć, poobcować z przyrodą. Jak najbardziej jest taka możliwość. I czym pachnie jabłko z Janowic? No rzeczywiście, dość trudne pytanie. No cóż, no myślę, że naprawdę ma fajny bukiet aromatyczny, ale tego w telewizji chyba nie da się odczuć, także... Zachęcamy do przybycia. Zachęcamy do przybycia i osobistego skosztowania. Przyjdź, zbieraj owoce prosto z drzewa, degustuj, a jeśli masz ochotę, zrób ekologiczne zakupy. A jest w czym wybierać. W ofercie soki, przetwory i octy. Będzie też grill i świetna zabawa w jesiennych, ostatnich już promykach słońca. Przed przybyciem potwierdź swój udział w wydarzeniu, dzwoniąc do organizatora pod numer telefonu 728 469 560. To już wszystkie wiadomości tego tygodnia. Po więcej zapraszam za tydzień. Korzystajcie z pięknej, złotej jesieni i ostatnich ciepłych dni. Paulina Budzik, dziękuję za uwagę. Widzimy się za tydzień.